Budynek przy ulicy Sienkiewicza, gdzie jeszcze kilka lat temu mieściła się Komenda Miejska Policji, przechodzi do historii. Dziś teren został przekazany firmie, która zajmie się rozburzeniem budynku i uporządkowaniem terenu pod budowę nowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mamy nadzieję, że prace pójdą szybko, sprawnie i że naprawdę będziemy mogli za jakimś niedługim czasem cieszyć się tutaj nową siedzibą nowego centrum. Krwiodawcy będą zadowoleni i myślę, że my wszyscy będziemy zadowoleni bardzo. O budowę nowej siedziby dla sądeckich krwiodawców od dawna zabiegał m.in. poseł Patryk Wicher. W grudniu ubiegłego roku Skarb Państwa przekazał działkę przy Sienkiewicza na rzecz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Ma tu powstać nowoczesny punkt poboru wyposażony w nowoczesny sprzęt do pobierania i preparatyki krwi oraz Centrum Edukacji. I ta firma wyburzy i dostosuje teren, przygotuje go pod budowę nowego Centrum Krwiodawstwa i Centrum Edukacji Krwi w Nowym Sączu. Chcemy Państwu dzisiaj przekazać tą dobrą wspólną wiadomość, to, że to, co obiecywaliśmy, to, co mówiliśmy, to nie były słowa rzucane na wiatr, tylko to dzisiaj się materializuje. I Pani Kierownik, dziękujemy Pani za Pani zaangażowanie. Proszę przekazać się Pani Dyrektor do Krakowa, Pani Doktor Mazur, która też jest dobrym duchem tej inwestycji. To spełnienie naszych marzeń, podkreśla Andrzej Lis, mający na swoim koncie oddanie ponad 100 litrów pełnej krwi. Skorzystają oczywiście ci, którzy z bezcennego daru są zmuszeni skorzystać, ale nowy budynek poprawi także komfort tym, którzy krew oddają oraz pracującym tu na co dzień pielęgniarkom. Stała się rzecz, o której myśmy wszyscy marzyli. Wszyscy krwiodawcy, żeby w końcu w Sączu powstał w pełni profesjonalny obiekt, gdzie można oddać krew, gdzie można siąść, porozmawiać. Słuchajcie, ale ja stwierdzam, że nic nam z tego nowego obiektu, nic nam z krwiodawców, jeżeli nie byłoby tych wspaniałych pań, które tam pracują. Pracowały w różnych warunkach, bo ich przenoszono to tu, to tu. Ale słuchajcie Państwo, te panie w żadnym wypadku nie przychodzą do pracy. Stwierdzam to nie ja sam, z wieloma krwiodawcami. Te panie przychodzą pełnić misję. Nowy budynek to także doskonała informacja dla krwiodawców Straży Granicznej. My wszyscy chyba będziemy szczególnie zadowoleni, ponieważ ten punkt krwiodawca, który powstanie, będzie się znajdował najbliżej, chyba możliwie najbliżej, najbliższej lokalizacji. Mamy tu słownie chyba 200 metrów do działu Straży Granicznej. Nowy budynek ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku. Trwają także starania, aby mógł być stałą siedzibą jednego z należących do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krwiobusów.